Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się jej dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stron, wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoją sługą Izraelem, pomny nad swym miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, mówią, że żadnego cudu nad Wisłą nie było. Można powiedzieć wiele filmików, wiele podcastów, które negują teorię o cudzie nad Wisłą. Przypisuje się ten mit cudu dla Endecji, która nienawidziła Piłsudskiego, po to by umniejszyć jego rolę w tym wydarzeniu. Gdy historyk mówi, że nie ma cudu, to jestem w stanie mu uwierzyć, ponieważ to nie historyk, ani biolog, ani jakikolwiek inny naukowiec ma orzekać, czy cud zaistniał. Oni rzeczywiście mają badać świat za pomocą szkiełka i oka. Tymczasem cud przynależy wierze, przynależy teologii. Jako taki wymyka się prawom natury, tego, co można zobaczyć, zmierzyć, dotknąć, opisać. Mówi się czasami w nauce o przedziwnym splocie okoliczności, o sprzyjających okolicznościach, momentach, o przypadku. Mówi się o błędach, które zaowocowały zwycięską bitwą warszawską, o błędach komisarza politycznego Stalina, który wstrzymał ofensywę wojsk Budionnego właśnie we Lwowie. Już za późno było jechać, by walczyć o Warszawę. Mówi się o przechwyceniu szyfrów, map przez polskich kryptologów, przez polski wywiad. Mówi się o tym, że zakłócano radiostacje sowieckie czytaniem Biblii, bo kiedy przekradziono kody, wówczas w ten sposób zmylano przeciwników. I pewnie można by było powiedzieć wiele innych, naturalnych przyczyn, które spowodowały, że to, co zaistniało nad Wisłą, po prostu miało się wydarzyć. Ale nawet historycy nie mogą wytłumaczyć, jak to się stało, że polska armia, która od wielu tygodni uciekała czym prędzej przed nawałą bolszewicką, gdzie była pełna desperacji, gdzie towarzyszyła apatia, zniechęcenie, depresja, brak wiary w zwycięstwo i to nawet u samej góry, u samego dowództwa, gdzie morale rzeczywiście, można było powiedzieć, sięgały dna. Jak to się stało, że nagle 15 sierpnia po jednej zwycięskiej bitwie, która była dopiero początkiem serii kolejnych bitew, polski żołnierz był w stanie nawet tygodniami pędzić Sowieta z powrotem pod Mińsk, pod Kijów. Jak to się stało? Przecież w roku 20, w sierpniu, nawet Piłsudski, złożony depresją, jak się dzisiaj opisuje, złożył swój urząd na ręce Witosa i uciekł z Warszawy. Jak to się stało, że wydarzyło się to, co się wydarzyło? Trudno zapomnieć o tym, że w tym czasie w Warszawie, ale nie tylko, tysiące ludzi klęczało przed Chrystusem Eucharystycznym, procesje pokutne, różańce, inne wszelkie modlitwy. Wszystko po to, by bronić Rzeczpospolitą. To, co uczy nas uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, tak silnie wpisującą się w tę bitwę warszawską, to to, że na całą rzeczywistość trzeba umieć patrzeć nie tylko po ludzku, ale także po Bożemu. Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej wraz z ciałem i duszą odkrywa przepiękną prawdę teologii, prawdę wiary, że nie tylko dusza ma zbawić się cały człowiek. Ja wiem, że potocznie, kiedy modlimy się za zmarłych, bardzo często mówimy za duszę tej czy tamtej osoby. Tymczasem z postanowienia Bożego to cały człowiek ma się zbawić. Chociaż nie jesteśmy tylko duszą i nie jesteśmy tylko ciałem, ale właśnie tym, co jest jednością ducha, duszy i ciała. I chociaż korzystamy z tego świata i chociaż w tym świecie żyjemy, jak święty Paweł, czy jemy, czy pijemy, to święty Paweł dodaje: na chwałę Bożą czyńcie. I to jest wizja, to jest antropologia, którą objawia nam Słowo Boże, którą objawia nam Bóg. Człowiek to nie jest jedynie materia, człowiek to nie jest jedynie zwierzę, a tak by nas zakwalifikowała biologia. Bo człowiek przewyższa, jest koroną stworzenia, przewyższa wszelkie stworzenia, bo jako jedyny ze stworzeń ma w sobie nieśmiertelnego ducha, danego wprost od Boga, ma duszę. I kiedy patrzymy na Maryję, która jest w niebo wziętą, to widzimy siebie w całości. Człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga wraz z ciałem i duszą. Jeżeli myślimy o naszym życiu, to nie wolno nam odejść od tej perspektywy. Perspektywy patrzenia na świat nie tylko pod kątem szkiełka i oka, nie tylko pod kątem nauk szczegółowych, biologicznych, przyrodniczych, ale także patrzeć na ten świat w perspektywie wiary. A wtedy to patrzenie jest o wiele bardziej głębsze, o wiele bardziej przenikliwe i tak naprawdę jest wtedy o wiele bardziej ludzkie. Bitwa warszawska, cud nad Wisłą miała znaczenie nie tylko militarne. Doskonale wiemy o tym, że armia bolszewicka niosła na swoich sztandarach ideę komunizmu. Skoro Wielka Rosja uległa rewolucji bolszewickiej, to cóż dopiero mogłoby się stać z Polską? Kolejna sowiecka republika, ale to jeszcze za mało, bo sztandary komunizmu miały przejść dalej, do Europy Zachodniej, do Francji, Niemiec, Włoch, a wraz z tymi sztandarami miała dotrzeć idea komunizmu, idea marksizmu, która widzi w człowieku tylko materię. Dlatego nie dziwi, że na wszystkich miejscach, które okupowali Sowieci, także tutaj w Polsce, po zdobyciu ziem polskich, wprowadzano materialistyczną, komunistyczną wizję człowieka. Niepotrzebne były kościoły, niepotrzebne były świątynie. Dlatego dzisiaj jesteśmy świadkami tego, co już wówczas się działo. Tam na wschodzie zamieniano kościoły, świątynie na obory, na magazyny, na kotłownie. Nowoczesna, uśmiechnięta, europejska nowoczesność idzie trochę dalej, bardziej humanistycznie. Kościoły to już tylko magazyny, ale magazyny z książkami, to może skateparki, to może centra handlowe, może bary, restauracje, to może filharmonie. Paradoks. To, czego nie obroniła Warszawa, można było powiedzieć, później okazało się rzeczywistością w czasach, w których żyjemy. O ile jeszcze dzisiaj potępia się wizję faszystowską, hitlerowską, o tyle jest przyzwolenie, a nawet upodobanie wizji komunistycznej, która jest na nowo wychwalana na europejskich salonach. Komuna wraz z wizją człowieka. To jest wizja człowieka, który jest tylko materią. Wizja człowieka, który naprawdę funkcjonuje jedynie jak zwierzę. Jak zwierzę zdycha. Przepraszam, zwierzę nie zdycha. Zdycha tylko człowiek. W ostatnich dniach tragedia w Sielcach. Pozostawione dziecko niepełnosprawne i matka, która później po tygodniu czy po jakimś czasie pisze do swego ex-męża: jeszcze nie zdechło. Mowa o 3-letnim niepełnosprawnym dziecku. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska nie tyle bała się niewoli fizycznej, co oczywiście też był zagrożeniem, co niewoli ducha, niewoli obcej ideologii, niewoli tego, co człowieka ciemiężyło, uwłaczało. Człowieka tetronizowało z tego tronu, na który Bóg go wstawił. I dlatego ta wielka ucieczka w religię, ta wielka ucieczka w obronę Matki Bożej i ta wielka ufność w jej orędownictwo, bo przecież już 14 sierpnia na łamach jednej z warszawskich gazet pisano, że już tylko cud może nas uratować. Dla historyka zbieg okoliczności, dla nas ludzi wiary, którzy patrzymy szerzej, głębiej, mamy inną perspektywę patrzenia. To, co Boże, spotkało się z tym, co ludzkie. Ludzkie wysiłki, ludzka obrona, a jednocześnie Boża interwencja i to nazwiemy cudem. Bo rzeczywiście ta bitwa warszawska odmieniła losy nie tylko Polski, ale Europy. Czy nie potrzeba znowu cudu nad Wisłą? Czy tamta batalia jest już zakończona? Ma się wrażenie, że wiele analogii istnieje pomiędzy tymi przestrzeniami, które dzieli 104 lata. Nieprzypadkowo na uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej Kościół zaprasza nas do słuchania słowa, które mówi o walce pomiędzy smokiem, czyli diabłem, i niewiastą, a dokładnie jej dziecięciem. I widzimy smoka, który czeka na to, by pożreć dziecię, które ma się narodzić. Widzimy smoka, który nienawidzi matki. I rzeczywiście ten, kto nienawidzi Maryi, ten, kto bluźni z Maryi, nosi w sobie diabelskie nasienie. I widzimy tę walkę. Walkę o potomstwo niewiasty. I jak bardzo diabeł pragnie, jak bardzo ten smok pragnie pożreć te dziecię. Czy współczesność nie jest podobna? Czy współczesność nie chce dzisiaj pożreć młodej Polski? Patrzcie, znowu analogia. Polska w roku 1920 nazywana młodą Polską, raczkującą, to dopiero 2 lata i to niecałe tak zwanej wolności, zlepek 3 zaborów. Polska, która uczyła się chodzić, a już musi walczyć o życie. Polska jako dziecko. Ale można zobaczyć tą analogię szerzej. Czy dzisiaj nie jest podobnie jak wówczas? Czy dzisiaj również nie stajemy przed zalewem ideologii, która chce zniszczyć potomstwo niewiasty, potomstwo Kościoła? Mam wrażenie, że dzisiaj, tak jak w roku 20, towarzyszy nam apatia, zniechęcenie, może nawet i depresja. Może nawet jesteśmy w stanie patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza. Jesteśmy zdezorientowani, co robić. Ręce opadają. Bezwiednie poddajemy się temu, co podsuwa nam komunistyczna, marksistowska ideologia, sączona od małych lat. Po pierwsze, wyrwać naród z jego tożsamości, z jego historii, z jego korzeni, z jego tradycji. Czyż nie oburzało nas postanowienie dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które nic z tego nic owego nakazało zakończyć ekspozycję poświęconą trzem wielkim rodakom: Maksymilian Kolbe, rotmistrz Pilecki i rodzina Ulmów. Tutaj presja miała sens, bo rzeczywiście część wystawy wróciła na miejsce, ale krok został uczyniony. Czyż nie dziwi nas, że wstrzymano budowę pomnika, który miał pamiętnić 104. rocznicę Bitwy Warszawskiej, tego zwycięskiej walki nad komunizmem. Dzisiaj nie ma na to pieniędzy. Nie ma czasu na to, by chwalić się tym, co jest chwałą, co jest dla nas chlubą. O dziwo, przez wiele, wiele lat i za tamtej władzy i dzisiaj nie znalazło się żadne godne miejsce dla postawienia pomnika ku czci pomordowanych w rzezi wołyńskiej. Żadne miasto, żadna większa miejscowość nie zgodziła się na lokalizację pomnika. Powstał gdzieś w polu, bo przecież nie mamy prawa do swojej pamięci, nie mamy prawa do upomnienia się o swoje ofiary, bo mamy być narodem kolonialnym, narodem, który przeprasza za własne istnienie. O dziwo, dzisiaj również wyciąga się rękę po młodych i rzeczywiście patrzymy, jak wielu młodych jest dzisiaj zmanipulowanych. Wyrzuca się katechezę ze szkoły, przecież trzeba oszczędzać. A pani ministra, bo tak trzeba powiedzieć współcześnie, powiedziała wprost: panowie biskupi, szkoła nie jest od formacji religijnej. I zgodzę się z nią, bo rzeczywiście, jak się ma tylko materialistyczny pogląd na życie, pogląd na świat, jak się patrzy tylko na człowieka jako na materię, to nie ma tam miejsca na katechezę, nie ma tam miejsca na religię. I o zgrozo, wielu katolików swoje dzieci z religii wypisuje, bo mówimy: po co? Po co? A kto ci w szkole powie o Bogu? Kto ci w szkole powie o wartościach? Kto ci powie, że tak nie wolno, że tak nie można? To jest przecież ość w gardle współczesnej lewicy. Każe nam się rozejść z rozumem. Każe nam się nazywać, co nas bardzo oburzało, a na pewno większość. Każe nam się patrzeć na wynaturzenia, także w dziedzinie seksualności. Każe nam się bezwiednie akceptować plany w edukacji seksualnej. Bo przecież już mamy 52 płcie, a może jest już nawet 54. I to wszystko jest w imię normalności. Kazano nam patrzeć na kobietę obkładaną przez chłopa, który uważa się za kobietę. Wszystko normalne. I broń się Boże powiedzieć inaczej, bo jesteś wtedy trendowaty i wyrzucony. Nowa ideologia, nowe patrzenie, nowy człowiek. Człowiek to tylko materia. Czy nie potrzeba znowu cudu nad Wisłą, nie tylko w Warszawie, ale tego kraju, naszej ojczyzny, położonego nad Wisłą? Czy nie trzeba nam na nowo cudu? Czy nie potrzeba nam znowu powstania z tego odrętwienia, z tej apatii, zrezygnowania, z tej depresji, a może z tych ucieczek, jak Piłsudski, może na razie wewnętrznych emigracji, zostawienia wszystkiego losowi? Przecież dojdzie do tego, że dziecko będzie własnością państwa, jak to już jest w Skandynawii. Co wam do tego? Co wam do wychowywania? Czy nie potrzeba nam znowu cudu, przeciwstawienie się tej ideologii? I wreszcie, czy nie potrzeba nam znowu na nowo rozmodlenia, na nowo przylgnięcia do Boga? Bo cud to nie znaczy, że Bóg za nas wszystko uczyni. Bo cud to nie oznacza, że będziemy spać z założonymi rękami, a Bóg za nas zrobi resztę. Czy nie potrzeba nam odmiany naszego serca? Nie potrzeba nam odmiany naszych rodzin? Czy nie potrzeba nam odmiany naszych parafii, naszych społeczności, miejsc pracy, by na nowo był tam Boży człowiek? Potrzeba nam tego cudu. I wierzymy w to głęboko, że Wniebowzięta jest w stanie nam go wyprosić, tak jak wówczas, tak i teraz. I poczynam w to głęboko wierzyć, a jednocześnie robić, co jest w naszej mocy, by powstrzymywać to, co Boże nie jest, począwszy od siebie samego. O cud nad Wisłą łamy i daj nam go, Panie. Amen.